Witam kochani na kanale Misja Cine Live po troszeczkę długiej przerwie, bo ostatni film wrzucałam jakoś na początku lub na wiosnę 2020 roku, więc teraz jest maj 2022, więc to jakieś 2 lata. Przestałam wrzucać filmy, ponieważ zaczęła się tak zwana pandemia. I jakby wiele rzeczy się wydarzyło i bardzo byłam emocjonalnie związana z tym tematem i nie chciałam jakby drążyć tematu tej tak zwanej pandemii, bo różni ludzie mają różne opinie na ten temat. Zepsuło mi to trochę zdrowia, trochę nerwów, ale myślę, że na ten moment dotrwaliśmy do końca. Chyba w większości cali i zdrowi. W mojej rodzinie nikt nie zmarł, tak naprawdę nikt nie miał. Z osób, które znam różnych, nie znam nikogo, kto byłby jakiś super bardzo chory. Nie wiem, czy pamiętacie, o czym jest ten kanał. Kanał jest o zdrowiu, o tym, że ja zaczęłam ten kanał 5 lat temu i właściwie teraz miałam go skasować i zmienić go na kanał szkoły językowej, którą prowadzę. Ale właśnie stwierdziłam, że nie zrobię tego, bo czuję duży sentyment do tych filmów, które zrobiłam 5 lat temu. I przez ostatnie 2 lata wydarzyło się kilka rzeczy związanych z moim zdrowiem psychicznym, które odkryłam. Chciałabym się tym z Wami podzielić. Jak pamiętacie, kanał zaczęłam w lipcu 2017 roku, czyli 5 lat temu, ponieważ doszłam do punktu takiego, że moje zdrowie psychiczne bardzo siadło. Nie mogłam, poszłam do lekarza, to tak pamiętacie, nazywam ich tutaj doktorami lub recepciarzami. No i oni nie byli mi w stanie pomóc, oprócz powiedzenia, że jak pani nie ma siły, ma pani depresję, to musi pani łykać prochy. A ja już też wam kilkakrotnie mówiłam, że bardzo dużo ludzi, osób, które mnie znam, mówi mi, że jak ja mogę mieć depresję, nerwicę, jeżeli ty jesteś taką pozytywną osobą, po prostu to do ciebie nie pasuje. No i faktycznie tak jest. W ostatnim roku bardzo dużo odkryłam, skąd się to bierze. I też, jak pamiętacie, jestem wielkim fanem niacyny, czyli witaminy B3, bo ona bardzo koi nerwy. Bardzo, bardzo dobrze działa na skórę. Ja mam 45 lat, to jak tu zauważycie, ja za dużo zmarszczek wokół oczu nie mam. Dzisiaj, nieskromnie powiem, widziałam moją koleżankę w tym samym wieku. Zdziwiona byłam, że w wieku 45 lat można mieć taką skórę, więc nie wiem, czy ona ma bardzo złą, czy ja mam dobrą. Wydaje mi się, że mam w sumie bardzo dobrą. I co z tą niacyną? Czy pytanie to w pierwszym odcinku po powrocie powiem, czy biorę teraz niacynę? Nie, teraz niacyny nie biorę. Zajęłam się trochę innymi rzeczami, ponieważ w ogóle odkryłam po tych wielu, wielu latach, co chyba tak naprawdę powodowało te różne lęki i depresje. Niacynę jak najbardziej wszystkim polecam na ukojenie, na nastawy, na to, że ktoś na zmarszczki, no prostuje zmarszczki naprawdę. A ja teraz nie biorę, ponieważ wzięłam się za poprawianie swoich włosów. więc teraz biorę inne witaminy, a zdrowie psychiczne mam całkiem, całkiem dobre, powiem Wam. Moja w ogóle przygoda z nerwicą i depresją zaczęła się od tego, że w wieku lat 18 zemdlałam w miejscu publicznym i myślałam, że za mną ciągnie się ten problem przez całe życie, że powodem było to, że ja miałam, wystraszyłam się wtedy tego, co się ze mną działo i że to ciągnęło się za mną latami. Więc w wieku 40 lat tak mi siadło zdrowie, że zaczęłam właśnie brać tą niacynę, która mi wtedy bardzo pomogła. Na wiosnę rok temu złapałam tak zwanego wirusa celebrytę
I po nim znowu stało się to, co stało się w wieku lat 45 lat temu, czyli opadłam całkowicie z sił. I teraz połączyłam to, co się stało w tamtym roku po tym wirusie, z tym, co się stało mając 18 lat, dlaczego zemdlałam. I wiecie, powiem Wam to w kolejnym odcinku, dlatego że Wasze zdrowie jest jakby w Waszych rękach. Chirurg Wam pomoże, zbada Was, zrobi Wam operację, ale zwykły lekarzyna w przychodni nie pomoże Wam w tym. Wyślę Was do psychiatry, jeżeli macie lęki, wyślę Was do psychiatry, wyślę Was no, w cholerę gdzieś, żebyście sobie poszli i mu nie zawracali głowy, bo on nie ma dla Was pomocy. Ale powiem Wam, że sądzę, że wszystko to, co się działo z moim zdrowiem psychicznym od 18 roku życia, było takie słabe, było związane z nieodpowiednią dietą. I zaraz zrobię kolejny odcinek i powiem Wam, co od roku robię, żeby poprawić swój stan psychiczny. Więc zapraszam na kolejny odcinek. Będę się starała, żeby te odcinki były w miarę krótkie, żeby można było je obejrzeć do końca. Pozdrawiam.